Nowe windy na Metropole Mogotowskie już prawie gotowe, a także tramwaj Kronek Winnica też gotowy do otwarcia. Na Kasprzaka po nowemu, ale na początku nowego roku, a Wizonosz będzie jeździć z zabytkiem w najbliższy weekend, kolejny fragment tunelu CPK pod Łodzią będzie powstawać już teraz. Afera z Newagiem. Będzie kolej do lotniska w Modlinie. Wukatka wraca ponownie do Milanówka i świąteczne pojazdy wyjeżdżają na ulicę Warszawy. O tym nie tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym, w trochę wyjazdowym wydaniu w sobotę, 9 grudnia. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, Wsąż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z Tym. I zaczynamy grubo, bo dalej w metrze jest źle. A mianowicie, na Świętokrzyski, Ratusz Leceną, Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Brudno, Gondatowicza, Marymont, Centrum, Centrum Nauki Koparnik, Met, Targówek Mieszkaniowy, Polo Mogotowskie, Młociny i Świętokrzyska M2 nie działają windy. Z tym, że na Świętokrzyskiej M2 nie działa jedna winda i na Świętokrzyskiej. Jakby ktoś mi mógł wytłumaczyć, co to jest Świętokrzyska, Świętokrzyska M2. No i też ciekawostka jest taka, że nie działa winda na stacji Metropole Mogotowskie, a niedługo będą oddane do użytku nowe, więc tak trochę nie najlepiej to wygląda. Natomiast właśnie o tych windach trochę więcej Wam opowiem. Windy już są, de facto się ładnie prezentują i aktualnie już czekamy tylko właśnie na odbiory techniczne. Postaram się zrobić film o nich, może nawet jeszcze w tym miesiącu. Takie oto się prezentują. Estetycznie nie wszystkie się wkomponują ładnie. Na pewno ta betonowa powierzchnia od dołu kiepsko wygląda, jeżeli chodzi o tą przestrzeń. Połączenie kafalków też kiepsko, natomiast sama winda na samym już peronie według mnie całkiem ładnie się prezentuje. No ale to moja osobista opinia. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja tylko przypomnę, że inwestycja miała się zakończyć w październiku tego roku. Mamy już grudzień, więc trochę się opóźniło. No i nie wszystkie windy powstały, tylko 3 z 4. Kolejna informacja to taka bardziej informacyjna, jakbyście widzieli tą osobę lub wiedzieli cokolwiek na temat. 26 lipca tego roku miała miejsce próba właśnie zabójstwa w metrze warszawskim. Ten i oto człowiek chciał wypchnąć dwie osoby de facto pod pociąg Meta. Mamy nawet film, możemy sobie w sumie zobaczyć, jak to wyglądało. Miałem okazję to zobaczyć. Jak widzicie, stoi tutaj sobie spokojnie osoba i po prostu próbuje ją wepchnąć i trzeba teraz znaleźć tę osobę, no bo to jest próba zabójstwa, tak? Więc jeżeli widzieliście tego i oto człowieka, dajcie znać w komendzie policji. To taka informacja, taki trochę nietypowy fragment Mniejsza z Tym. Ale już wracamy do tematów standardowych, czyli do Warszawy na przykład. Połączenie Światowida i Modlińskiej. De facto już jest prawie całkowicie gotowe. Zdjęcia są moje sprzed 2 miesięcy, więc tutaj się dużo jeszcze nie wygląda całkiem ładnie, ale de facto już jest prawie wszystko gotowe. Czekamy na odbiory. Odbiory będą w przeciągu najbliższych dni. No i co się zmieni? Dużo się nie zmieni. Linia 900 faktycznie dojedzie do Winnicy. Jest też planowana nowa linia autobusowa, która połączy Tarchomin, Winnicę, czyli Nowodwory, jak i również połączy oczywiście PKP Kłódy i tamte tereny Białołęki, ale to jeszcze jest uzależnione od tego, kiedy dzielnica wybuduje faktycznie wszystkie przystanki i dostosuje wszystkie ulice do autobusów. Czekamy to niezmiernie, natomiast więcej zmian nie jest planowanych. Więc trochę lipa, że z nowego połączenia aktualnie będzie korzystać tylko i wyłącznie linia 900, która mimo wszystko dosyć rzadko jeździ. Bo żadna 700 nie będzie jechać teraz na Winnicę, ogólnie de facto się prawie nic nie zmieni, więc trochę szkoda. Zobaczymy, czy samochody będą w ogóle korzystać z tego nowego połączenia. Tymczasem na Kasprzaka się trochę więcej rzeczy zmieni, ale nie w tym roku, tylko w kolejnym roku najprawdopodobniej. No chyba, że tam po świętach coś się im uda zrobić. Wiecie, nigdy nie wiadomo, może pogoda odpuści, może nie będzie śniegu, nie będzie mrozu. Im się uda skończyć, natomiast tak czy siak jest to podzielone na 2 etapy. O tym mówiłem w tramwaju na Kasprzaka, ale Wam powiem teraz tak pokrótce. Chodzi o to, aby tramwaje jeździły już po nowych odcinkach na Kasprzaka i Wolskie, ale ponieważ najpierw będzie oddane do użytku torowisko na Kasprzaka, właśnie na przełomie tego roku, to wszystkie tramwaje, pomijając 13, wrzucą na swoją podstawową trasę z tym, że będą jechać przez Kasprzaka, czyli linia tramwajowa 26 i 27 po prostu będzie jechać z Kierniewicką i dalej Kasprzaka w kierunku Bemowa. To jest ta zmiana, natomiast linia 13 będzie jechać do PKP Wola Wolska, 27 do cmentarza Wolskiego.
Polskiego. Inaczej będzie już docelowej organizacji ruchu. Ta będzie najprawdopodobniej w pierwszym, drugim kwartale 2024 roku. Wtedy wszystkie linie wrócą na swoją podstawową trasę i w najprostszej linii, czyli 10-11 na Kasprzaka, 13-26-27 na Wolski, a z Kierniewicka będzie bez ruchu tramwajowego. Tramwaje IZT mówią, że po prostu tam nie ma potrzeby wprowadzania linii i jest dobre dojście do jednej i drugiej ulicy, czyli i do Wolski, i do Kasprzaka z tamtych rejonów i z tamtych osiedli. Co do zmiany, jeżeli chodzi o linie autobusowe, nie jest dużo planowany, pomijając oczywiście likwidację linii autobusowej Z26. A, no i otwarcie jezdni Kasprzaka w tym miejscu jest planowane dopiero na nowy rok. Tymczasem SIP-y w końcu wyglądają, że tak to powiem. Tak oto i prezentują się tramwaje warszawskie, jeżeli chodzi o sławne jazzy. Jazzy nigdy nie miały działających wyświetlaczy, a przynajmniej jeżeli miały, to były wyjątki, właściwie miał się już szczęść tego dnia. Pomijając wymianę wyświetlaczy, czyli systemu informacji pasażerskiej, również jest wymieniany monitoring, cały pulpit i dosyć trochę jeszcze elementów, jeżeli chodzi o część dla maszyny motorniczego, więc takie aspekty tutaj zostały wymienione i one są cały czas realizowane, w zależności oczywiście od tego, ile ten proces postępuje na danym tramwaju, no to tak to będzie postępować, aż we wszystkich tramwajach będzie wymienione. Tu jest właśnie nowy system SIMS i on może nawet automatycznie wyznaczać, jeżeli jest objazd, on automatycznie może dodawać przystanki po trasie, co jest dosyć ciekawym aspektem i czymś, czego chyba jeszcze nie mieliśmy faktycznie w użytkowaniu. Chociaż zobaczymy, czy TZTM będzie z tego korzystać. Inna informacja to jest to, że będę jeździć w najbliższy weekend, dokładnie jutro, w niedzielę na linii tramwajowej M, która będzie jeździć na trasie wyścigi do Tuszewa Zoo. Trasa raczej wiadoma, będziemy jechać przez taki jeden tam most sławny, który jedzie, który jest przez Stare Miasto i ogólnie cała trasa cały czas całkowicie prosto. Natomiast co jest ważne, to jest to, że będę jeździć na czwartej brygadzie. Jak ktoś z Was jest zainteresowany, to zachęcam do wpadnięcia. Można na pętli, głównie na wyścigach porozmawiać, bo tam jest 30 minut przerwy, mniej więcej będziemy mieli na brygadzie. 4 tramwaje jeżdżą, co jest ciekawe, 2 takie standardowe, zabytkowe i 2 parówki będą jeździć, więc no tak to się prezentuje, jeszcze tutaj macie dokładnie zdjęcia. Tak, to jest przepraszam. 13 będzie jeździć na pierwszej brygadzie, mamy 838. Na drugiej brygadzie mamy też kolejną 13 na M3, no i na M4 przepraszam, będzie 607. Tak to się będzie prezentować. Jak coś, zachęcam do wpadnięcia i przejechania się świątecznie. Czy świąteczna wiza będzie, tego nie mówię. Zobaczymy, jak to będzie. Tymczasem nowy rozkład jazdy wchodzi już teraz de facto od jutra, czyli od poniedzieli. Nowy rozkład jazdy pociągów wchodzi i co się z niej zmienia? No, zmienia się kursowanie SKM-ek i ogólnie wszystkich pociągów jadących w kierunku Otwocka z Warszawy Wschodniej, bo w końcu będą jeździć normalnie przez przystanki kolejowe. Wszystkie po trasie, czyli Gocławek nowy, nowy Wawer, nową Olszynkę Grochowską i nowy Grochów. Grochów jest całkowicie nowym przystankiem kolejowym, stamtąd do centrum Warszawy się dojdzie mniej więcej w 13 minut. No i będą się tam zatrzymywać pociągi oczywiście linii S1 i S10 i S1 i S10, znaczy S1 będzie jeździć już teraz przez Podmiejską, Średnicę Kolejową, pod Warszawą, przez Warszawę Śródmieście, przez Stadion, przez Powiśle i przez Ochotę. To dobra zmiana, bo w końcu wszystkie pociągi wracają, znaczy powoli wszystkie pociągi wracają na Średnicę Podmiejską, a nie będę musiał jeździć dalekobieżną, co według mnie jest dosyć kiepskim rozwiązaniem, bo po prostu Średnica Podmiejska jest niewykorzystywana, a pociągów na dalekobieżne jest za dużo. To taka informacja. Pozostałe skanki też lekko tam zmieniają swój układ, ale to nie jest same jakieś duże zmiany. S4 i S40 dalej w tych swoich dziwnych wariantach będzie jeździć. No S40 to już w ogóle będzie dziwnie jeździć. Także tak to wygląda. Tymczasem KDP w CPK. No, będzie się działo, będzie coś ciekawie, będzie zabawa, że tak to powiem. A co konkretniej? No KDP cały czas realizuje, znaczy Kolej Dużych Prędkości w ramach CPK realizuje cały czas swoje inwestycje, mianowicie pod Łodzią. Ma być tunel drugi z Łodzi Fabrycznej. Jak ten tunel będzie powstawać, jak będzie wyglądać, o tym już mówiłem nie jeden raz, przypadku tak to jest zaplanowane. No i potrzebne są do budowania 2 komory. Startowa i demontażowa, jeżeli chodzi o tarczę TBM. No i znaczy tarcza albo tarcza. Tego jeszcze nie wiem, natomiast tak to będzie wyglądać. Jedna komora w tym miejscu, druga komora przy samej Łodzi Fabrycznej. No i te komory trzeba wybudować. I to właśnie teraz zrobi właśnie Budimex za 147 milionów i prace mają się rozpocząć najprawdopodobniej w przyszłym roku, więc to będzie teraz realizowane. No i kolejnym, trzecim etapem będzie już, pomijając budowę samej komory fabrycznej, komór dla TBM, będzie wybudowanie tunelu.
i mam nadzieję, że mimo wszystko, pomijając CPK, afery i inne aspekty, które będą realizowane przez nowy, stary rząd, jak się to nie potoczy, bo nie wiem, co będzie w poniedziałek, to mimo wszystko kolej dużych prędkości w ramach centralnego portu komunikacyjnego będzie powstawać, może bez CPK, ale żeby pociągi powstawały nowe i szybkie połączenie pomiędzy Warszawą a Łodzią też powstało, bo dosyć dużo już tej infrastruktury po prostu zostało zrealizowane. Tymczasem, no Newag, no co tu się stanęło, no... No, pociąg się zepsuł. A co? Jak to? No, przekroczył te 100 tysięcy kilometrów. Tak, no ilość memów, skarg, afer. Ta afera dosyć jest głośna. Nie będę ukrywać, że mnie dziwi nie sam aspekt, że to jest Newag, czy faktycznie, że to się wydarzyło i że to się wydało, tylko że dopiero to się wydało, bo to było według mnie oczywiste, że różne firmy przy tym, jak aktualnie są... No wiecie, komputery w tych pociągach, we wszystkich pojazdach, pociągach metra, pociągach kolejowych, czy tramwaje po prostu są tak złożone, że nic dziwnego, że coś takiego było wprowadzone. Ja raczej sądzę, że nawet większość firm, tylko aktualnie właśnie Newag został pod tym aspektem prześwietlony przez grupę hakerów, no to mimo wszystko sądzę, że większość firm w jakiś sposób takie rzeczy realizuje i stosuje. A tu akurat się wydało, więc dla mnie to jest po prostu, o, to kiedyś w końcu musiało się wydarzyć i się wydarzyło, więc no... A co ja mogę powiedzieć? No niedobrze oczywiście, że się wydarzyło. Nie jestem za tym, ale taka jest przyszłość. Tak niestety to wygląda. Miejmy nadzieję mimo wszystko, że tak nie będzie. Chociaż śmiem wątpić w tą teorię. Dobra, lecimy dalej z kolejnymi informacjami kolejowymi, a mianowicie pociągiem do lotniska w Modlinie. Tak, będzie, ale kiedy? Nie wiemy, bez przesady. Będzie teraz opracowany projekt. Projekt ma być gotowy na koniec 2025 roku, czyli do końca 2025 roku nie powstanie pociąg, tylko będzie gotowy projekt, a później po 2025 roku będzie można ogłosić przetarg na budowę. No i to pewnie będzie powstawać przez 2 lata. Jak będzie przetarg na budowę, lub będziemy widzieć trochę więcej informacji, postaram się zrobić też film na ten temat inwestycji, na tą inwestycję. Jak już może ustabilizuje się też sytuacja, jeżeli chodzi o aktualnie latanie drogami w pobliżu lotnisk, bo aktualnie no, nie działa aplikacja cały czas Zonada, raczej już nie wróci. Nowa aplikacja nie działa tak samo dobrze i sądzę, że do momentu, kiedy nie powstanie jakiś nowy system albo nie wróci stary, nie mam co nawet myśleć o ponownie lataniu tak blisko lotniska w Modlinie. Tymczasem w Zielonce powstanie nowy parking realizowany przez PKP SA. I tu jest dobra nowina, że to będzie nowe 59 miejsc postojowych i cała inwestycja będzie zrealizowana w przyszłym roku, czyli rozpocznie się na początku 2024 roku i zakończy się na końcu 2024 roku, w 10 miesięcy jest na realizację. Tymczasem w UKC cały czas trwają prace nad negocjacje cały czas z maszynistami, na razie nie ma porozumienia i ten strajk się odbył całkowicie w pełnej klasie przez te 2 godziny, natomiast to nie zmienia faktu, że pociągi wracają już na swoje trasy, a mianowicie w końcu pociągi wracają do Milanówka. Też również jutra, czyli od niedzieli 10 grudnia. W końcu pociągi wracają już od rana, nie będą też jeździć linia autobusowa zastępcza. Natomiast jeszcze ciekawych aspektów to jest to, dlaczego to wraca. Dlatego, że wracają pociągi na 2 tory właśnie do Podkowy Leśnej Zachodniej. I dlatego będzie to możliwe. Jeszcze nie grozi... A nie, czekajcie. Po obydwu torach od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. A, no to już po obydwu torach będą jeździć pociągi na całej trasie. No, to tak. Natomiast prace się jeszcze nie zakończyły. Ja do WKT-ki, żeby to nagrać, całą tą inwestycję, przyjadę tam, nie powiem wam kiedy, ale to jeszcze będzie za jakiś czas, bo nagrywanie tego typu inwestycji zimą jest bardzo, bardzo nieprzyjemne. A WKT-ka jest już całkowicie nieprzyjemną inwestycją. Postaram się również nagryć też coś o Milanówku, że faktycznie pociągi tam wróciły. Ale tak samo jak przy LK7, nie wiem kiedy to się wydarzy. Fajnie by było, jakby było już trochę cieplej. Idziemy dalej, jeszcze sporo informacji mamy. No, wykop podstopowy na stacji metra Karolin postępuje, więc aktualnie już tam pod stopem faktycznie kopią. I to jest oczywiście podspowodowane tym, że tam się rozpocznie faktycznie dotarzenie tarcz TBM. W najbliższe wakacje mają już rozpocząć faktycznie pracę obydwie tarcze TBM, które będą wykonywać tunele dla 2 tunelów dla pociągów metra. Film o metro Karolin też w tym miesiącu powinien się pojawić. Tymczasem 12 nowych elektryków na ulicy Warszawy ma się pojawić, została podpisana umowa, no i będziemy mogli je już niedługo zobaczyć. Kolejna informacja to jest to, że świąteczne pojazdy, pomijając to, że ja będę jeździć świątecznym zabytkowym tramwajem, to świąteczny tramwaj jeździ już, jak i również świąteczne metro i świąteczny autobus. Autobusy będą jeździć wszystkie linie, znaczy ogólnie wszystko, wszystkie te pociągi, znaczy te tramwaje i autobusy jeżdżą na różnych liniach, z tym, że autobusy koniecznie przez krakowskie przedmieście będą jeździć, więc to będą te linie autobusowe, natomiast do aspektów takich, kiedy to zostało wprowadzone, nie rozumiem, czemu zostało to uruchomione dopiero 7 grudnia, a nie 6. Jakbyście mogli mi wytłumaczyć,
Czemu świąteczne pojazdy zaczęły jeździć 7 grudnia, a nie 6 grudnia? Bo mimo wszystko czegoś tutaj nie rozumiem. A, no i już jechałem świątecznym metrem, no trochę takie wydeptane. Nie miałem jeszcze okazji jechać ani tramwajem, ani autobusem. Mam nadzieję, że tramwaje znowu pachną piernikami. Przecież mogę się zrobić głodny. Inna informacja to jest to, że ZTM, a właściwie WTP bawi się w to, że w Świętego Mikołaja i ostatnio wprowadziły nową linię autobusową za Sanie. Oczywiście w ramach filmu, no, ale taka ciekawostka. Tu mam jeszcze trochę więcej informacji a propos konkursu. Jest konkurs, można wygrać 30-dniowy bilet miesięczny, czyli bilet na jeden miesiąc. Wystarczy zrobić zdjęcie trzem pojazdom, czyli metru, autobusowi i tramwajowi w ramach właśnie tej części świątecznej i wysłać je na konkursy małpa.zm.waw.pl do 15 grudnia i można wygrać później. W zależności to, co będzie miało najwięcej łapek w górę i reakcji na Facebooku, wygra po prostu ten konkurs. Więc taka ciekawostka, jak chcecie, możecie brać udział. Ja teraz się tak zastanowiłem w sumie, że są świąteczne autobusy, tramwaje, pociągi metra. A gdzie jest KMK? I gdzie świąteczny prom? Halo? Już nie mówiąc o świątecznym sterowcu, no i oczywiście, co my tam jeszcze, świąteczna kolej linowa, też by się przydała. Ale już tak mu zupełnie mówiąc serio, gdzie świąteczna jest KMK? Taki oklejony Impuls 2. Dobra, inne ciekawostki to jest to, że na Placu Centralnym rozpoczęły się prace przy budowie pierwszego zbiornika retencyjnego, ale cały czas swoją pracę archeologiczne. Nowa Chodecka ma faktycznie już tą nawierzchnię na całej długości, która była przebudowana w ostatnim czasie. Jak widzicie, wygląda całkiem po czarnemu. Następnie mamy nową ulicę Stawki, ale tylko łącznie ZDM. Na koniec dekady tramwaje warszawskie mają ją przebudować i ma tam powstać na całej ulicy Stawki wspólny odcinek tramwajowo-autobusowy, czyli TAT. Będzie ciekawie, natomiast aktualnie ZDM chce zrobić to, aby było bezpieczniej, czyli więcej azyli i całkowicie oddzielić środowisko tramwajowe od części dla samochodów, no i jeszcze bardziej to po prostu wygrodzić. Więc to są takie prace, które będą teraz realizowane przez ZDM w najbliższym czasie. Tymczasem nielegalne reklamy, coraz to więcej i coraz to więcej jest ich likwidowanych. W listopadzie zostało przeprowadzonych 982 kontrole, które doprowadziły do usunięcia 78 nieprzepisowych obiektów. Więc tu taka ciekawostka, faktycznie prace są realizowane. No i co mogę powiedzieć, jak to wyglądało? Tak wyglądało, kiedy były faktycznie nielegalne reklamy. Jak widzicie, jest zielono, samochody jeżdżą. Natomiast ZDM na szczęście naprawił to. Już nie ma kolorowych pojazdów, nie ma liści. Może jest zielona szczytawa, ale samochody są już biało-czarne. No i kolejna informacja to jest to, że choinka rozbłysła w godzinie 18 właśnie 6 grudnia, więc to się faktycznie wydarzyło i choinka już świeci, jak i również całe iluminacje na krakowskim przemieściu, no i oczywiście Nowym Świecie. Zładowało się w końcu, już bardzo choinka jest. No i inne ciekawostki to jest to, że w najbliższy poniedziałek będzie oddana do użytku ulica Spacerowa. W dół będą autobusy zjeżdżać w kierunku Wilanowa, a właściwie w kierunku Gagarina. I na koniec miesiąca ma być oddana do użytku połączenia ulicy Gagarina i Spacerowej bezpośrednio ze skrzyżowaniem z ulicą Belwederską. Na razie to jest tylko łącznie zjazd po Spacerowej, tylko i wyłącznie dla autobusów. Natomiast na koniec miesiąca będzie już przejazd do Gagarina, ma być też dla innych pojazdów, ale tylko i wyłącznie w jednym kierunku, w dół. No i będą tutaj jeździć linie autobusowe 131, 167, 168, 501, 519, 522, N31 i N81. Pozostałe linie autobusowe jeżdżą po staremu mniej więcej. No i sondaże i quizy mniejsza z tym. Co możemy zobaczyć? A no tak, po pierwsze, 9 dni temu pytałem się Was, czy kiedy powinny się pojawiać iluminacje świąteczne. Na 1400 głosów większość z Was stwierdziło, że 6 grudnia. No, pojawiły się wtedy 7. Znaczy, no, iluminacje były 6, ale pojazdy pojawiły się wtedy później. Kiedy zakończy się Twoim zdaniem remont sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki? Na 1200 głosów większość z Was stwierdziło, że nigdy się nie zakończy. Ciekawe podejście, 39% Was tak stwierdziło. No i już dalej porówno, 15, 15, 16 i 15%, więc de facto porówno stwierdziliście, że to będzie 26, 27, 30 bądź 2050. Kolejny aspekt to ile mam lat? Pytanie do Was, takie quiz zrobiłem właśnie. No i na 1400 głosów większość z Was mniej więcej połowicznie odpowiedzieliście poprawnie, czyli 57% z Was stwierdziło, że mam 20 lat, to jest poprawne, wczoraj coś urodziłem. Natomiast pozostałe osoby
powiedziały niepoprawnie, większość z was, znaczy pozostała większość z was trochę zawyżyła mój wiek na 23 lata i parę osób na 25, nikt nie twierdził, że jestem młody i mam 19 lat lub jeszcze mniej. Inny aspekt to jest jeszcze taka ciekawostka, że kiedy twoim zdaniem zostanie oddany do użytku tramwaj na Kasprzaka bez odcinka na Wolskiej? No i na 770 głosów większość z was stwierdziło, że na początku stycznia 24. Kolejna odpowiedź to był luty 2024. I na koniec tego roku to jest tylko 14%. Druga połowa stycznia to jest 16% i nie wiem, nie mam zdania, 13%. Więc tak to wygląda. Jest was tutaj coraz to więcej, jak widzicie, przypadło 14 800 osób. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Przekroczyliśmy próg kolejny. Kolejny 1000 wskoczył. Już teraz jest 14 tysięcy. Jeżeli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro najprawdopodobniej będzie większa, znaczy właśnie o tym. Będzie też oczywiście shorts, no, natomiast czy pojawi się jakiś film po południu w formie tramwaju na Obozowej, nie wiem, bo nie wiem, czy będę mieć czas, będę jeździć tramwajem w skrócie, więc trochę ten czas mi się uszczupla, że tak to powiem, ale postaramy się coś jeszcze wymyśleć, żeby się mimo wszystko pojawiło, a też tutaj, gdzie teraz jestem, będzie się trochę, no w dużym skrócie, będę musiał po prostu jeszcze ograniczyć swój czas przez najbliższy weekend, więc no, co ja poradzę, no tych filmów może być trochę po prostu mniej, ale dzisiaj jeszcze mieliście dodaną przelot na Kasprzaka, więc w sumie może nie jest aż tak źle. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!